To jest dosyć zawiła sytuacja, tak psychologicznie. Bo z jednej strony to, co napiszę, będzie dużo szerzej czytane. Sukces czułego narratora to jasno pokazuje. Ta książka się sprzedała w ogromnym nakładzie i gdybym nie miała Nagrody Nobla, myślę, że ogromna większość tych ludzi, którzy ją kupili i przeczytali, w ogóle by po nią nie sięgnęła. To są jednak eseje, to są wykłady, to nie jest też specjalnie taka przyjemna lektura do poduszki. Wspaniałe eseje i wykłady. Dziękuję bardzo. A z drugiej strony ludzie mi dają więcej teraz zaufania dostaję w tym, co piszę, więc ci krytycy, którzy na przykład nie podobało im się to, co piszę, ci, którzy rzucili się do gardła biednemu pługowi, prowadź swój pług przez kości umarłych, nagle jakoś też tak złagodnieli i tak jakoś jest wszystko przyjmowane jakby w takiej miękkiej otoczce. Ja zawsze, kiedy piszę, to wpadam w taki stan kompletnej, wydaje mi się, znaczy przestaje mi zależeć też, jak to będzie odebrane. To potem się, jak już skończę, to się zaczynam martwić w tym kierunku, jak to zostanie odebrane. Ale kiedy piszę, to się tak jakby w tym pogrążam i naprawdę nigdy mi się nie zdarzało, żeby się przejmować, że czytelnik jeszcze nie istnieje, kiedy się pisze. Czytelnik się pojawia wtedy, kiedy się zrobi korekty pierwsze i kiedy wydawnictwo zaczyna przysyłać projekty okładek. To wtedy nagle wyłania się zza horyzontu jakaś taka monstrualna postać czytelnika, który to będzie oceniał. I gdzieś tam jeszcze malutka postać, taka troszkę pokurczona krytyka, który już słychać jego głos, taki skrzykliwy. Okay. Więc to tak to wygląda. A ta postać czytelnika rzeczywiście jest taka monstrualna i groźna, jak się wyłania? Czy... Nie, ale ona jest duża, ona jest ważna, bo te myśli i słowa z książki lecą ku tej postaci. Ta postać też niesamowicie odbija, to znaczy... rezonuje w ten sposób, że informacje na temat tego, co napisałam, wracają do mnie i nie są zwykłym odbiciem jak w lustrze, tylko są jakoś przepracowane, jest coś dodane swojego, więc zaczyna się dialog. I to jest dla mnie dialog zawsze bardzo ważny. Także nie chcę powiedzieć, że ignoruję czytelnika. Nie, tylko ten moment, kiedy piszę, samego aktu tworzenia i wysypywania z siebie słów, tam czytelnik jeszcze nie istnieje. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.